pojedynek był genialny, na serio. Tak, to było bezcenne zobaczyć miny tych z Red Sharks. Ej, patrz tam. Co to? Patrz, nie widzisz? Tam pomiędzy chmurami widzę literę L i obok M. Mateo, przywidziało ci się, nic nie ma. Dobra, możliwe, ale przypatrz się, bo tam między tymi szarymi chmurami, okej, widzę małe L, trochę chmur i tam obok takie duże M. Tak, tak, wiesz co? Chyba właśnie zauważyłam tam jakieś kształty. Okay, jakie? Ja tam zauważyłam między chmurami kształty kota i psa. Aj, Luna, tam nie ma żadnych zwierząt. Wiesz, w czym tkwi problem? Ty nigdy nic nie widzisz. Słuchaj, Mateo, o co ci w ogóle chodzi? Bo ty nigdy nie widzisz tego, co masz tuż przed oczami. A może nie chcesz widzieć? A wiesz, jaki ty masz problem? Jaki mam problem? Mów. Po prostu widzisz rzeczy, które nie istnieją. Nie, nie, nie. Ja wcale nie widzę takich rzeczy. Ja widzę raczej to, co mogłoby się kiedyś wydarzyć. Na przykład posłuchaj tego, okej? Okay? Dobrze. Widzę nas na wrotkach, razem, trzymających się za ręce. Lub jemy gdzieś razem pyszne śniadanie. Albo idziesz ze mną na kolację do pięknej restauracji, romantycznej, z przepysznym jedzeniem. Okej, już. Co? Rozumiem, rozumiem. Coś nie tak? Słuchaj, w kilku słowach. Widzę tylko ciebie, Luna. A ja widzę tylko króla Pawia. A więc Luna i król Paw na zawsze. Cześć wam! Może chcecie obejrzeć coś ciekawszego?